25 lat oprócz tej w Polsce. To jest mało czasu, kiedy widzimy, jak teraz jesteśmy tutaj w rejsie i akurat w Szczecinie wszystko się zaczęło. I dlatego to jest naprawdę bardzo mało czasu na to, co widzimy. Oprócz tej nie są domy albo miejsca, ale są osoby. Jak Kościół katolicki pracuje, wiadomo, z osobami, no, które prowadzi do Jezusa, do zbawienia. I dlatego to jest taki, można powiedzieć, że marzenia się spełniają, no, bo tylu ludzi przez ten czas, no, się zbliżało do, no, do ducha Opus Dei, uświęca się poprzez pracę, poprzez życie codzienne, no, co dla Polaków jest bardzo trudne, no, bo my Polacy jesteśmy, no, kiedy są skrajne sytuacje, ale kiedy są tak normalne życie, to trudno nam idzie, no. Orędzie Opus Dei jest, uświęca się znaleźć Pana Boga w życiu codziennym, dlatego życie codzienne każdy z nas ma, no. I ta różnorodność sytuacji jest akurat Opus Dei, ten duch Opus Dei świetny, można powiedzieć, że się pasuje, się działa, no. Dlatego pod tego względnego Opus Dei jest dla wszystkich, jak Ewangelia, no. Jan Paweł II prosił biskupa Alvaro del Portillo, dzisiaj błogosławionego biskupa Alvaro. Teraz wy pojedziecie do Polski, a tam proszę was, że wy macie, można powiedzieć, taki charyzmat, no, charyzmat, żeby indywidualnie docierać do każdego, bo dużo ludzi w Polsce jest, ma wiarę, chodzi do kościoła i to bardzo dobre, ale może dla niektórych brakuje tej głębi, no i akurat to można powiedzieć, że ten wasz charyzmat.